Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Początek roku, nowy rok, to wiecie, taki fajny okres, by na przykład nie tylko sobie jakieś tu hauliki porobić, chociaż tu bardziej porobiliście mi je wy, ale by też pogadać o tym, co chcemy, moi drodzy, pokupować, potworzyć plany. W ostatnim filmiku, moi drodzy, gdzie przeglądałem katalog Kobi, specjalnie go przeglądałem, stwierdziłem, że w tym roku będę kupował więcej Kobi, co jest prawdą. Ale co oprócz tego będę kupował? No, to się zaraz dowiecie, moi drodzy. Przejdźmy jednak do takiego mikrohauliku. Generalnie tu mamy dzisiaj jedną paczkę z AliExpress, którą sobie sam kupiłem. Chociaż to chyba nie jest ta paczka, którą ja myślałem. Jedną paczkę od Szymon i Klocki oraz jedną paczkę od, wybaczcie, nie pamiętam kogo, ale jak otworzymy, to się okaże. No i moi drodzy, jedne klocki G-Star, które właśnie sobie ostatnio też kupiłem sam sobie. Bardzo zaciekawił mnie, jaki za 4 zł może być policjant, także takie paczuczki również możecie się wkrótce spodziewać. Natomiast moi drodzy, jeżeli chodzi o mój kanał, myślę, że na pewno... O, czekajcie, on był dobry. Pamiętacie ten zestaw? Macie tu w narożniku, teraz jeżeli nie pamiętacie. Na pewno, moi drodzy, w tym roku, jeżeli chodzi o ten kanał, będzie więcej, chyba uważam, więcej większych zestawów. Będę bardziej inwestował w większe zestawy. Zobaczymy. Ostatnimi czasy, już w sensie ostatnie miesiące, mogliście zdecydowanie zobaczyć taką zmianę. Było przecież dużo playtime'ów, które były większe. Było również, no akurat te klocki dostałem, ale te klocki typu od Maćka, czy tam jakieś inne większe stare blocki, no pojawia się znacznie więcej, większych klocków niż takich po 3-4 zł. Oczywiście takich dalej też nie zabraknie, ale myślę, że więcej większych się pojawi na tym kanale. Ale moi drodzy, to oczywiście zobaczymy, wszystko zależy od tego, jak wam się to będzie podobało, więc by wam się podobało, zostawcie subskrypcję, a wtedy będzie wam na pewno łatwiej te filmy odnaleźć, moi drodzy. Zacznijmy sobie więc od paczuszki, którą zamówiłem z AliExpress. W ogóle powiem wam szczerze, ostatnio na AliExpress zamówiłem 4 paczki, a doszła mi póki co tylko ta jedna. Tamte 4 na pewno już minęły 2 miesiące i ich nie ma. I będę do nich pisał, bo tam ponad, moi drodzy, 50 zł wydałem. A wiecie, na AliExpress to jest kupa kasy, 50 zł. To nie tak, że kupiłem jakiś chłam. Moi drodzy, a co znajdziemy w środku? O, i akurat przyszedł mi najmniejszy, z jedną paczuszką tylko, no po prostu załamać się idzie. Natomiast, moi drodzy, jest to bardzo ciekawe, bo spójrzcie sami, co to jest. Czy w ogóle tu będzie zdjęcie, co to jest? To jest generalnie radziecki żołnierz z jakimś działem. Tak, nie mamy tu zdjęć, ale dobra, mamy takie coś. Radziecki żołnierz, widzicie tu gwiazdę na czapce, z takim działem. No myślę, że będzie ciekawie, z Tommy Gunem z AliExpress. Pierwszy raz kupiłem coś większego, oczywiście nie ostatni, i mówię, ten rok zdecydowanie myślę będzie też mocno AliExpressem, nie tylko Kobi stał. Zobaczymy, bo ten AliExpress po prostu mnie zadziwia, jeżeli chodzi o to, co tam znajdziemy. Otwórzmy sobie tak paczuszkę od kolegi, którego nie znam, w sensie nie pamiętam od kogoś. Przyznam szczerze, ten kolega posłał mi tą paczkę, kurde, z miesiąc temu, ale czekała, bo żadnego haulu tu, żadnego większego nie było, więc no nie było jak go zaprezentować, a samej jednej paczki, wiecie, no nie otwieram na kanale, zawsze czekam na coś większego. Mam nadzieję, że w środku papierowy list nie został przecięty, ale mało brakło, bo papierowy list został przecięty, ale nie został. To jest najważniejsze, moi drodzy. I co my w środku znajdziemy? Ja w ogóle mam nadzieję, że to jest paczka do WTF-a. Kurde, wiecie co jest najgorsze? Że to nie jest paczka do WTF-a. Ajajajaj, chyba, moi drodzy, chyba mamy ajajajaj, czekajcie. Mamy w ogóle drugi list jeszcze. Co, mam dwa listy aż? No ciekawe, okej, czekajcie. Dla Klockozaura, ajajajaj, moi drodzy, to było dla Klockozaura. Nie wiem, po co druga koperta, którą z tą przeciąłem. To było dla Klockozaura, a ja to otworzyłem na tym kanale, ajajajaj. Ale tu też, moi drodzy, znajdziemy kupę listów. Mamy fanart Klockozaura, tu sami spójrzcie, bardzo fajny, może on poleci, na pewno poleci na moim ścianę z plakatami, co prawda bazowy kanał i tak dalej, ale poleci. Jest napisane, że fanart, moi drodzy, no jest, moi drodzy, ewidentnie fanart i są ewidentnie klocki Lego, no okej. Muszę więc przeprosić kolegę, a którego to się zaraz dowiemy. List. Uwielbiam zawsze listy od was. Cześć Klockozaur, bardzo lubię cię oglądać i jesteś moim ulubionym Legotuberem. To moja pierwsza paczka do ciebie, myślę, że ci się spodoba, pozdrawiam Kacper. Nie mam pojęcia czemu, kurczę, otwierałem tu błędnie, byłem przekonany, że to mówię paczka Kacprze do WTF Kloca. Cóż, pewnie z przyzwyczajenia, bo zazwyczaj wszyscy przysyłają paczki WTF Klocowi. Co natomiast tu znajdziemy? Natomiast tu znajdziemy tak, na pewno 3 hipole.
Bardzo ciekawe, jest tutaj pani, jak widzimy, jedna taka, ja ją mam z któregoś zestawu, super. Na pewno przyda się do miasta jednogłówkowa pani z serii. Chyba Ratcrack City też występowała na pewno. Chociaż chyba jednak nie miałem, bo aż tak obfitej pani chyba faktycznie nie miałem. A, jest tutaj również, o, to jest bardzo ładna dziewczynka, chociaż chyba ma torcik fat, nie, no nie ma, bo chyba jest kobiecy. Kurczę, a myśmy teraz namotał, ja nie kojarzę ni kompletnie Kacprze tych, tych figurek. Mam nadzieję, że mi się tutaj znajdziesz w komentarzu, odezwiesz, kim jesteś, ale to bardzo fajny, ładny strażak, okej. Okay. Chyba najciekawszą figurką jest ta tutaj pani. Oprócz tego otrzymałem kilka luźnych klocuszków od ciebie i też super. Fajnie, ten fioletowy to jest rzadkość. No ekstra, wow, super, dziękuję ci bardzo za ten bardzo fajny prezent, za te kilka klocków, które moje miasto gdzieś tam, wiesz, wesprą. To jest zawsze taka, wiecie, fajna wartość, która gdzieś tam, mówię, wesprze kanał, wesprze miasto, chociaż na bazowym kanale, ale jednak, moi drodzy, ja się cieszę, że takie świetne paczki cały czas od was dostaję i została nam jeszcze jedna paczuszka. Pomimo tego, że paczka powinna się mieć na bazowy kanał, ale mówię, nie mam pojęcia, czemu byłeś święcie przekonany, serio, że ona była na ten kanał przeznaczony. Ale no mówię, z przyzwyczajenia, bo zazwyczaj wysyłacie im wszystko na ten kanał. Szymon Nikolowski, moi drodzy, to już wiemy, kim on jest. W narożniku znajdziecie odnośnik do jego kanału, jeśli jeszcze nie byliście. I tutaj już chyba mi jasno kolega pisał, że to jest paczka na WTF kloca. No i co my tu znajdziemy, moi drodzy? No całkiem ciekawą zawartość. Wow! Lego minifigurę z emoji Bricks, moi drodzy. No to przecież się nadaje. Egzemplarz promocyjny. Patrzcie, jak on to w ogóle fajnie zrobił. Czekajcie, co my tu w ogóle mamy? Dajcie mi list. Mamy dzidę, co? Czy to dzida na moich wrogów? Siup. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Jest list. Jest i materiały promocyjne plus pieniądze. No wy wiecie, co Klockozaur WTF i każdy inny youtuber lubi najbardziej chyba, nie? A jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to ja wam podpowiadam, że zdecydowanie pieniądze to co taki każdy legotuber i klockotuber lubi najbardziej. Oczywiście wiemy, że tu nie ma pieniędzy, nabijamy się z tego, ale zobaczmy co... Nie, gdzie? O, ażem teraz obraził Szymona i Klocki. Szymon jest w ogóle moim imiennikiem i jak widać... Grosza daj, wiedźmi. Minowi, sakiewką potrząśnij. Wie co Szymony lubią, bo wysłał mi grube hajsiwo, moi drodzy, także jest hajsiwo. Wysłał mi również swój awatar, co ciekawe, z autografem. Wow, fajnie, muszę w ogóle stworzyć sobie taką ścianę, jak ma chociażby Rafał, jakąś taką ścianę chwały, gdzie będę te autografy kładł. Również mamy tu promocję jego kanału, no ja was serdecznie zapraszam, byście na ten jego kanał wbijali. Jeszcze raz na różniku znajdziecie, pamiętajcie, odnośnik. Super, fajnie i kolejny autograf, ok, ale z tych autografów będę miał. No i jeszcze $10 zatwierdzony środek płatności na kanale Szymon Nikolowski. Szymon Nikolowski dowodzi autentyczności. Mamy datę, Narodowy Bank Legotuberski, 10 zł, czym 10 Szymon Nikolowski, czy 10 szymonoklockowskich dolarów, moi drodzy. No okej. Okay. Aby uzyskać darmowe customy, wyślij banknot z zamówieniem oraz autografem z wizualizacją zamówienia, a potencjalnie z minifigurką, którą chcesz skustomizować. Tak jest, moi drodzy. Widzicie, jaki fajny kanał. Tym bardziej warto więc wbijać. Ładnie wykonany, naprawdę super. Szymon Nikolowski się stara. Tam czasem do niego wpadam na kanał i widzę, że chłopak się bardzo stara i naprawdę ma bardzo fajny, ciekawy kanał. Więc was również do tego zachęcam. Moi drodzy, natomiast drogi Klockozaurze, mamy cały list. Witaj, to już jest moja trzecia paczka do ciebie. Zgadza się, potwierdzam osobiście. Znajdziesz w niej coś naprawdę ciekawego i na swój kanał bazowy i na kanał WTF Kloc. Na zawartość paczki nie wydałem ani grosza, wszystko to własnoręcznie wyroby pochodzące z moich zbiorów. Podziwiam cię bardzo, ponieważ tygodniowo wrzucasz wiele, więc nie zapomnijcie o subskrypcji. Wiele wartościowych materiałów, ile czasu potrzeba na jeden materiał, ja często mam problem, aby wyrobić się z dwoma firmami tygodniowo. Życzę ci dalszych sukcesów na YouTube, mając nadzieję, że kiedyś będziemy rządzić LegoTubem, jak mistrz i uczeń. Ha, fajnie by było, dwóch Szymonów na tronie, fajnie by było. Pozdrawiam, Szymon i Klocki, PS, wpadajcie na mój kanał, a ty Klockozaurze, jeżeli mógłbyś, wyślij mi swój autograf, proszę. No okej, okay, mam twój adres, Szymonie. Widać, nie, faktycznie nie spotkaliśmy się na żadnym zlocie, więc okej, okay, na pewno ci wyślę. Przyjrzyjmy się, co my tu jeszcze od niego mamy, bo sami spójrzcie. Mamy item, patrzcie, jak chłopak się świetnie do tego przyłożył. Otwierasz na własne ryzyko, made in China, in 100% for China, plastik Szymon i Klocki, data, Lego pseudo i znak towarowy Szymon i Klocki. Bardzo fajnie, spójrzcie.
pójście, on to wszystko, bo to jest przecież ręcznie robione, a swoją drogą jakże podobnie to zrobił. To świetnie się nawet, że to jest nadruk, bo kurde, to jest tak podobnie zrobione. Nie no, to chyba jest nadruk bez kitu. Nie, no to musi być nadruk. Zbyt podobne, moi drodzy. Tak, to jest nadruk. A jednak, mimo wszystko, no chłopak się bardzo postarał. Jedna pseudofigurka, więc mamy emoji Bricksy, mamy tu pseudofigurki. To Szymonie zdecydowanie poleci na zupełnie inny film. O, kolejne, to są dalej emoji? Chyba tak. Pseudofigurki. Okej, okay, więc to pewnie będą figurki na bazowy kanał, a to pewnie będą figurki na kanał WTF. Zobaczymy, na pewno zrobimy temu osobny w ogóle pierwsza seria, więc pewnie będzie druga i trzecia i kolejne. To mówię, poleci na osobny na pewno. To już, a to już trzecia seria tutaj. No proszę, proszę, to już trzecia WTF-ów pierwsza. To, moi drodzy, poleci na całkowicie osobny kanał. Znaczy to, mówię pewnie, na mój bazowy kanał, a to poleci na WTF, ale jednak na, wiecie, na osobny filmik. Bardzo ciekawa, widzicie, mikro, ale jednak fala haulu. Bardzo jestem zadowolony, przede wszystkim no, z listu Szymona i tego, jak się chłopak postarał. Jeszcze raz was serdecznie zachęcam, byście wpadali na jego kanał, to wam zaraz się pojawi odnośnik. Kacprowi też również dziękuję i jego część też poleci na jakiś haul, w ogóle na bazowy kanał, żeby się chłopak nie czuł tutaj, że jego list wylądował na tym kanale, na którym nie chciał, więc będzie chłopak dwa razy. Jak widzicie, moje, no, no dobra, nie będę się wygłupiał, że moje mikrozakupki, bo szkoda gadać. Moi drodzy, wpadajcie do Szymona, ale i subskrybujcie mnie na tym kanale, ale i wpadajcie na inne filmy, chociażby czy tutaj był jakiś haulik stary, ale jeżeli lubicie haule, to wam się może spodoba, a na kanale WTF, no to jest content, który co do zasady wam się powinien podobać. Dzięki, że byliście ze mną kolejny dzień i bye!